Rozwój osobisty jest ze mną od 2004 roku, a teraz zajmuję się nim osobiście. Tak mówi Agnieszka Kruk, która jest dziś moim gościem. Tomasz Słodki, witam Państwa i zapraszam. Dzień dobry, Agnieszko. Witam, witam serdecznie. Coś z niczego to motyw przewodni książki, w której znajduje się Twoja sylwetka. Jak Tobie udało się stworzyć coś z niczego? Wiesz co, to pytanie, coś z niczego, to mi się od razu przypomina, że to ja to jak taki feniks z popiołu, wiesz, było nic, człowiek się rodzi tak naprawdę z takim, wiesz, pustym, wymazanym dyskiem i kompletnie od niego jakby zależy to, co będzie dalej, tak, co zrobi z tym wszystkim. I to jest też nałożenie takie przez wiele, wiele lat jakichś doświadczeń tego, w którą stronę chcę iść, co chcę zrobić. No i właśnie powstało takie, jakby to powiem, coś z niczego, tak? Czyli dosłownie ja, która sama siebie już zaczęłam kreować, sama siebie zaczęłam rozwijać, posuwać się do przodu. No i tak, tworzę się, po prostu jestem cały czas tym tworkiem swoim własnym. Pasjonujesz się rozwojem osobistym, ale też robisz to zawodowo. Powiedz, czym się dokładnie zajmujesz? Jeżeli chodzi właśnie o rozwój osobisty, to od ubiegłego roku jestem doradcą rozwoju osobistego, natomiast cały czas jakby posuwam się też do przodu. Stwierdziłam, że doradca doradcą, natomiast moi klienci potrzebują też troszeczkę innego rozwoju, jeszcze żeby bardziej im pomóc, stąd też weszłam do szkoły Johna Maxwella, John Maxwell Team, bodajże tej zimy, luty, marzec. Więc tam się bardzo, bardzo czynnie uczę. Natomiast właśnie od września również jestem w szkole coachów i też pogłębiam swoją wiedzę, uczę się dalej po to, żeby być też certyfikowanym coachem i aby jeszcze bardziej pomóc swoim klientom. Także właśnie ten mój rozwój osobisty, który się zaczął tak pozornie, można powiedzieć, od zwykłych książek, zwykłych filmów, które gdzieś tam znalazłam, coraz bardziej się rozwija, bo sama już wiem, że jestem w tym momencie, w którym chcę to robić, pomagać innym. W swoim bio piszesz o budowaniu dużych zespołów w network marketingu. Opowiedz pokrótce, o co chodzi. No, budowanie zespołów osób tak naprawdę, które są zainteresowane produktami danej firmy, ale również budowaniem zespołów składających się z osób, które chcą robić na tym po prostu biznes, czyli rozwijać się w tym zakresie. I robię to też od 2004 roku, bo tak naprawdę budowanie zespołów w marketingu sieciowym połączyło się właśnie z tym rozwojem. Ja bardzo często mówię, że właśnie osoby, które poszukują tego typu biznesu, automatycznie szukają też możliwości rozwoju. I to było coś, co mnie zainteresowało właśnie w 2004 roku, ponieważ byłam przedsiębiorcą, prowadziłam sklep z mężem i to był taki moment, kiedy wiedziałam, zaszłam w ciążę i teraz co ja mam robić? Co ja mam robić przez te wszystkie miesiące, gdzie jednocześnie chcę zarabiać, a nie chciałabym po prostu wrócić do pracy. No i tak to się zaczęło, moje poszukiwania w internecie, co mogę zrobić z tym swoim wolnym czasem i jak go spożytkować też, żeby zarabiać. A jak zbudować markę osobistą? Prawdziwie. Ja to zawsze mówię prawdziwie. To musi być autentyczne, to musi być zgodne z daną osobą, to musi być tak naprawdę, to musisz być ty, tak? Bo bardzo często ludzie kreują się w internecie, a jednocześnie mówią, że budują swoje marki osobiste, ale ja wychodzę z założenia, że ludzie tak naprawdę potrafią wyczuć to, że jest ten fałsz, że to nie jesteś ty. I to się rozsiewa, rozprzestrzenia się, że ty jesteś tą marką taką, którą budujesz to na jakichś takich, wiesz, maskach, można by powiedzieć, tak? Jedna maska, druga maska, trzecia maska pokazuje siebie troszeczkę inaczej, a moje życie jest całkiem inne. Więc pierwsza i podstawowa tak naprawdę rzecz, którą ja bardzo często ludziom tłumaczę, w jaki sposób budować markę, to musisz być ty, to muszą być twoje emocje, ty jako osoba prawdziwa. Od tego trzeba zacząć. Natomiast większość osób oczywiście z drugiej strony zaczyna narzędzia, posty i tak dalej, i bardziej ta strona ich techniczna interesuje niż oni sami, tak, czyli to ich wnętrze. Co mogę dać innym, ale też, żeby to czuć i się po prostu cieszyć z tego, co robię. Gdy patrzę na Twojego Facebooka, to sporo wpisów motywujących. Rozumiem, że ten rozwój osobisty, motywacja cały czas w Twoim sercu jest. Tak, dokładnie, cały czas, bo jednak ludzie potrzebują tej motywacji. Powiem Ci szczerze, że
czasami wydawało mi się, że te moje posty idą gdzieś w eter. Ludzie tego nie widzą, ale teraz, jeżeli zgłaszają się do mnie osoby na przykład, które się odważyły, bo prawda jest taka, że ludzie bardzo często nie komentują, bardzo często nie lajkują takiego postu, ale potrafią się odezwać i powiedzieć: Aga, ty mnie na przykład od 2 lat inspirujesz, albo ty mnie od kilku miesięcy inspirujesz, dzięki tobie na przykład przeszłam trudne chwile. I to jest takie, wiesz, podnoszące nad duchu, takie naprawdę super uczucie, kiedy wiesz, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś, robisz to, jesteś zadowoloną osobą i pomagasz właśnie w ten sposób innym, dając im to chociaż odrobinę takiego szczęścia, właśnie tej motywacji. Dlatego, co by nie było, to u mnie na profilu zawsze będzie motywacja, zawsze będą inspiracje. No i oczywiście multum merytorycznych rzeczy i takiego mięska, takiej wartości, ale motywacja, inspiracja, tak, to zawsze będzie. No ja przyznam, że dla mnie motywacja też jest bardzo ważna. Czasami jak mam spadek energii, to wystarczy, że włączę sobie kogoś, kto mówi coś ciekawego, motywacyjnego i nagle ta energia skacze do góry. I czasami się zastanawiam, że jedna taka drobna podpowiedź może spowodować, że człowiek rusza do przodu. Twoje motto brzmi: twój sukces zależy od ciebie, ja mogę ci w tym tylko pomóc. No właśnie, jak oprócz motywacji możesz w tym pomóc? Tak, to jest motto, które wymyśliłam wiele, wiele lat temu, właśnie gdzieś w okolicach 2004 roku, bo ten sukces to zależy od każdego z nas. Ja zawsze porównuję to z tym, że sznurka nie można pchać, chyba że zamarznie. I jeżeli człowiek chce, to ja mu mogę pomóc, ale jeżeli nie chce, to może sobie pomóc tylko i wyłącznie sam. Natomiast ja w jaki sposób pomagam osobom? Te, które rzeczywiście chcą, które do mnie przychodzą, mówią: pomóż na przykład w rozwoju, pomóż mi polepszać swoje życie, albo pomóż mi zaistnieć w internecie, jak najbardziej pomagam. Więc tak naprawdę ich sukces zależy od nich, ale ja mogę im pomóc. No i to robię. Robię to coraz bardziej z większymi sukcesami, poszerzam swoje kompetencje po to, żeby dla nich tak naprawdę dużo, dużo więcej dać od siebie i ze swojej wiedzy i ze swojego doświadczenia. Warto budować własny biznes? Warto, warto. Wiesz co, ja całe życie w ogóle pracowałam tak, że pracowałam jednocześnie na etacie i robiłam coś swojego. I w pewnym momencie stwierdziłam: nie, to już jest koniec, nie ma już nic. Ja po prostu nie wytrzymałam w kolejnym etacie, bo ostatnie etaty wyglądały tak, że ja już mam naprawdę wieloletnie doświadczenie jako menadżer, jako kierownik, sama prowadziłam biznesy, więc patrzę, wchodząc do nowego miejsca pracy, od strony właśnie biznesmena, przedsiębiorcy, czyli znajduję te rzeczy, które gdzieś tam są nieefektywne, rzeczy, które powodują, że dany biznes jest po prostu o za dużych kosztach, a zbyt małych zyskach, i mnie strasznie denerwują pewnego rodzaju rzeczy, gdzie wchodzę do firmy i widzę, że coś jest źle, ale mimo wszystko właściciele jakby na to nie patrzą. I ostatnie 2 biznesy, w których byłam i byłam pracownikiem, po prostu powoli szły na dno, a mimo tego, że człowiek poszedł, porozmawiał, że powinno wyglądać to i to, tak, a nie inaczej, że za dużo pieniędzy tracimy na tym, a za mało jakby wkładamy efektywności w coś innego, to tak jakby nie słuchali i dążyli do tego, żeby popełnić samobuja, tak? Ja to mówię dosłownie samobuja, bo kompletnie nie brali do siebie jakichkolwiek rad tego typu. No i stąd też i jedna firma zniknęła, i druga firma zniknęła, a ja w ostatniej zwolniłam się parę miesięcy przed tym, jak firma popłynęła na dno, i powiedziałam: nie, to już jest koniec. Ja już więcej na etat po prostu nie pójdę. Jak najbardziej mogę wrócić do kogoś, żeby mu pomóc na zasadach B2B, ale na etacie już tam nie będę, tak? Więc tak, biznes to jest rzeczywiście jedna z form, gdzie można jak najbardziej osiągnąć sukces, ale to też musi być jakby zgodne z człowiekiem, tak? Bo są ludzie, którzy są typowymi etatowcami i chwała im też za to, bo nie każdy może być taki sam, ale są ludzie, którzy gdzieś tam w serduszku czują to, że chcieliby coś swojego, więc to jest naprawdę wspaniała rzecz, w której się świetnie możemy rozwijać. I na tym stawiamy kropkę. Dziękuję. Agnieszka Kruk była moim i Państwa gościem. Dużo sukcesów i powodzenia w rozwijaniu nie tylko swojego biznesu, ale także innych. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Pa.